wtorek, 8 czerwca 2021. Nie typowo trochę, ale trzeba wykorzystywać każdy wolny czas. Widzieliście to? Fajny pomysł. Brawo dla tej pani. Równień, Studzionka, Wisła Mała, Kraj, Skraj, Łąka, Skraj. No. Którym jechać? Czy niebieskim, czy greenwayem, czy R4? W ogóle szlaki w Pszczynie są fajnie oznakowane. Pszczyna w ogóle jest przyjazna dla rowerzystów. Rondo Powstań Śląskich. O, fantastyczne. Rewelacja. Krowa lubi takie klimaty. Las, cicho, spokój. Troszki śpiewają i szum gum. A tu pewnie jakaś buszka aftowy już się do spania szykuje. Swoją drogą, jeśli chodzi o buszkraftowego, czyli pana Marcina z tego kanału Buszkraftowy, on też ma kanał Mikro Przygody, oglądajcie też jego kanały. Będzie maraton Wisła 1200, będzie przebiegł właśnie przez nasze tereny i Roba ma plan pokibicować buszkraftowemu. Ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o niego, to gość jest po prostu mistrzem, jeśli chodzi o biwakowanie w takich terenach leśnych. Naprawdę wielki szacun do niego. Taki, można powiedzieć, survivalowy MacGyver. Ale tu jest fajnie. Kurczę, woda kapie z wierzbów, a to oznacza, że chyba będzie zmiana pogody. Jak to tak się odbyło? Zawsze gadali, że zmiana pogody, jak woda z wierzbów kapie. No normalnie jakby deszcz padł. Przecież nic takiego się nie dzieje. Nie? 5. Tak, no to wyjeżdżą ze Studzionki, tak zwaną Adelaida tutaj jest. Tam po prawej stronie granica prusko-austriacko. Ale se jada przez Studzionka. A tu naraz chłopy siedzą koło jakiegoś garażu. I naraz słyszę taki ryk. Jeźdź! No nie!
taki ryk się mi spomniało, że akurat ta lajza się zbiegła w czasie ze Szpilem. Ja, futbalery szpilają, właściwie już skończyli w Poznaniu na stadionie. Polska, Islandia 2-2, słuchajcie, jeżeli to kogoś interesuje. Także remis. A to jest ostatni szpil przed czempionatem UEFA Euro 2020. Żeby ta nazwa nikogo nie zmyliła, bo mamy rok 2021, ale mistrzostwa nazywają się Euro 2020 z racji tego, że miały się odbyć rok temu, a się nie odbyły z powodu koronawirusa. Ale wracając już do dokonań polskiej reprezentacji, no to dwa ostatnie szpile przed Euro, ani zwycięstwa, ani porażki. Z Rosją 1-1, teraz z Islandią 2-2. No i cóż, no i teraz już tylko jechać na mistrzostwa i grać ze Słowacją. No myślę, że ze Słowacją wygrają. Ale potem będzie łomot z Hiszpanią. Myślę, że jak to się na 5-0 skończy, to będzie dobrze. Oczywiście do Hiszpanów. A druga strona medalu jest też taka, że potem będzie drugi łomot ze Szwecją. Także jak się skończy 3-0, to też będzie dobrze. Do Szwecji oczywiście. Także jak widzicie, Roba nie jest optymistycznie nastawiony co do gry polskiej reprezentacji na Euro. No bo, to jakaś Polska, Hiszpania, to śmie na sali do głowy. Dobra, koniec tych tematów piłkarskich, bo się na mnie pół okolicy obrazi, że ja tak krytykuję polską reprezentację, no ale byłem bliski powrotu do kibicowania polskiej reprezentacji po Mistrzostwach Europy w 2016 roku, kiedy doszli do ćwierćfinału, mnie zaskoczyli. Więc potem te szpile tam wyglądały dość optymistycznie i myślałem, że już będzie dobrze, że już coś wreszcie się skończyło, ten bałagan, ale niestety Mundial w Rosji obnażył wszystko i ta piękna pasca, można powiedzieć, po mistrzostwach w 2016 roku prysła jak bańka mydlana. Teraz znowu pompuje się balonik, ale to ciężko być optymistą. Jak się ma w grupie Hiszpania i Szwecja, naprawdę ciężko. Dobra, kończymy te tematy piłkarskie, wracamy do rajdy. Na chwilę będziemy wjeżdżać do Strumienia. Muszę się też śpiechnąć, bo już jest prawie 8:30 wieczór. Ja trochę się powielo trasa, bo już w Boże Ciało jechał, czyli nie cały tydzień temu. Ale do treningu po-covidowego każda trasa jest dobra. Jest za rzeczę, tutaj jest, tam był znak WTR, on tutaj jest, czyli optymizm jest taki, że ktoś to jednak postawi. Myślę, że tutaj mieszkańcy zrobią z tym porządek, bo tu nawet widzę, że nawet ulica jest walona.
Także to tu na te skrzyżowanie. Dobra, wieje optymizmem. Jak zimna ukryje, to już stało się tym znaku. Tam widać strzałka jest, ale tutaj nie ma, wyparował. Tak, wyjeżdżą już z Chybia, wyjeżdżą na landek. Już się zaćmiło, jak widzicie. To moje światło jeszcze słabo widać, ale widać mrugające znaki, a to jest mój LED. Bez światła tutaj o tej porze nie ma szans. W ogóle w Ocimoku się nie jeździ bez światła. A ja przewidziałem, że ta rajza skończy się po Ocimoku. No to żegnam was już dzisiaj. Już się zaćmiło, już jest prawie przy chałupie. Taki oto wolny wtorek z kuli badań pulmonologicznych. No i tutaj też powiało optymizmem. Doktorka powiedziała, że jest ok po covidzie z płucami. Ale jeszcze zalecą zdjęcie rentgenowskie płuc i spirometria. Ale dodają, że jest ok. Tym oto optymistycznym akcentem kończymy te dzisiejsze jeżdżenie. Ja muszę ten panel się tego LEDa naładować, bo kurczę, już prawie mi nie świeci. Tyle dobrze, że rozstrzychał. A przecież do światła jeździ z minowym. Dobra, no to czyńcie się, idę zaś.